i zobaczyć, jakie dzieło sztuki powstało. Jakby Jacuszka wszystkie kapselki zrobić, to by miał całe stado tych takich słoni. Mamy trochę czasu. I plaża. Jaka? Nudystów. Nudystów. Czyli? Czyli takich ludzi, co lubią... I plaża? Nazywa się Clifton. Clifton. Dwa, o ile się nie mylę. No, no są cztery. Tutaj. Cliftony. No nie. A to teraz film nagrywam, nie? Nie przyjadą. Nie zabiorą nas na Clifton Beach. A jednak zabrali. No. Jakie skałki. Jak Seszele. Ale za to jeszcze góry są. I jeszcze kolor wody chyba jest nawet lepszy. No, może nie lepszy, ale inny. The environment, the garden is situated behind the central market on your right hand side. So that's across the bay, the mountain range in front of us, Chesapeake Peak, the little famous Chesapeake Peak, to other things to the Cape Point. A quick safety briefing, the unexpected emergency, the observation on the way for instructions from the crew. The life jacket room is on the right hand side of the boat, just past the bar. The next end of the pictures are on the boat to say how to fix the life jacket. But if you move around and see, you can ensure that it's a little bit of a turn at all times. Thank you. No, jesteśmy w porcie. Nie wiem, jak to się czyta. Hauptbay. I pierwszy raz dostaliśmy karteczkę po polsku. Słuchajcie, normalny szok. Niedowierzanie. W końcu po polsku zaczęliśmy. Jedziemy oglądać fokę kotrzaną, przylądkową. Na świecie żyje 35 odmian fok. Nie jest tylko Montrealczyka. Wyspa Trójker jest rezerwatem przylądkowej foki kotrzanej. Wiele gatunków ptaków. Żyją tutaj tysiące fok i ptaków takich jak kormoran przylądkowy. I co tu jeszcze przeczytać? No, pierwsze rybacy przypuszczalnie pojawili się tutaj w epoce późnego kamienia łupanego. Dziś można tu ujrzeć trawlery wyładowujące całe tony komarów, tuńczyków, ryb i innych takich stworzeń morskich. Coś rzuci czy nie rzuci? Ojoj, chyba nikt nic nie rzuci. Piotrki nie przyciła. Ojej. Where's your wife? The most beautiful, obviously. Which one is that? The most beautiful. Thank you. Mary. Mary, ty tańczysz teraz. Thank you. Enjoy your day. Have a Enjoy. Nice day. I wish you too. Bye-bye. Bye-bye. Trochę baniajet wam powiem. Do przejścia. Tutaj do przejścia. Jeśli chodziło do szkoły morskiej, to wiesz, to się człowiek przyzwyczaił, tak jak zapach. Ale na niebie podobno tam jest gorzej. O, nie wiem, czy to jest samochód. No byłeś, no to wiesz. Ale on powiedział, że to jest ta sama populacja. No tutaj aż tak nie śmierdzi wcale na mnie. Do przejścia jest. No, ale rozciąga stąd aż do na niebie. Mary, to nie zobacz rękę i tylko woła pomocy.
sides that it has are brown on it. It sometimes can reflect like it looks like a purplish color when the sun shines. Bardzo niebezpieczna jest. Najładniejsza żantyla, ale bardzo niebezpieczna. They call it a purplish look. To taki koziołek. Koniec Afryki, słuchajcie. Koniec z nami. Przylądek dobrej nadziei. Może będzie nadzieja dobra. A może nie będzie dobra. Najdalej wysunięty punkt Afryki. Oczywiście najbardziej wysunięty na południe. Tam kolejka stoi, żeby sobie zrobić z tym napisem. Ale nikt nie chce się spić, wolę sobie postać, a nie wejść na górę. Najwyżej nie będziemy mieli z tym napisem. Nie będziemy mieć, bo to jest mały jeszcze. Dobrze, że mi pokazałeś, bo ja nie widzę drogi. Masz ochotę iść po kamieniach, to idź. Ja idę sobie po schodach. No, proszę. Tędy, Mary, tędy. Proszę bardzo, tędy. Idziemy. Idziemy. Zakrocili. Ale co to jest? Słyszę, przejdzie wszystko. Tu mamy na tą stronę widoczek. Wyżej, trochę wieje. Nie z tej strony, to musiałem się zapytać. Dwa oceany się mieszają. Indyjski i atlantycki. Indyjski, atlantycki razem. I że tak powiem, cytując klasyka, nie ma już nic tutaj, tylko my. Przylądek dobrej nadziei. Dobra, Mary, siadaj, tam masz miejsce na tyłek. Na tron. Na tron siadaj. Dobrze. Jeszcze na mnie krzyczysz. Chciałaś mnie zabić dzisiaj. Chciałaś mnie zabić właśnie. Przypomniałem sobie z tą ramką. Powieś się na ramce, powieś. Co? Chciałaś mnie zabić dzisiaj z tą ramką. Ja to samo wyjadę z tej Afryki, kurde, do szpitala zaraz. Aha, to nagrywam wszystko, dobra. Nowa. Tu jest jeden widoczek taki. Ciabach, ciabach. Drugi widoczek przez Mary przelatujemy. Jest ciabach, 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 ciabach. Koniec. Patrzcie, tutaj to wcale nie jest tak grandżowo. Tu trzeba, uważać. Trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. Wam powiem. O, bo jest na dole tak. O. Wcale nie jest tak lajcikowo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, proszę. Kozica. Jacuszek. Kozica. Ja słyszę, że musisz jeszcze patrzeć. O. Trzeba powolutku. Powolutku. Już tutaj jest dobrze. Już tutaj jest ok. No na ramce się już posiedzłem dzisiaj. Idziemy sobie. Tam popatrzcie daleko. Jeszcze ich nie widać. Ale będą pingwinki. Pingwinki afrykańskie. To są pingwiny z Madagaskaru. One za nami przypłynęły tutaj. Na pewno. Za nami przypłynęły z Madagaskaru. Zaraz. Trzy są. Trzy są. No ale jak? Jesteśmy bliżej pingwinków. I teraz uwaga. Nie ma przejścia. Nie ma przejścia niestety. I są, zobaczcie, są. Są trzy. Wszystkie trzy pingwiny do Jacuszka. Raz, raz. Pływa. Ja już lepiej od niego pływam.
Ja słyszę, jakie pingwiny. Au, au, au. Zasady. Musisz obserwować pingwiny. Nie możesz mu nic podawać. Nie można mu ręki podać. 3 metry od niego. I nie wolno wyprowadzać tu psów. A, nie możesz nawet selfie robić z nim, zobacz, bo to na wysunięcie. Że nie możesz selfiaka przez ogrodzenie przykładać. Aha. Tu masz. A my nie przykładaliśmy. No to ładnie. Ładnie jest. Tu jest to miejsce, gdzie mamy zobaczyć te słynne pingwiny. Że Jacek się potknął za barierką. Na Seszelach teraz są pingwiny? Za barierką je zobaczysz. Nie więcej tak jak przed chwilą na plaży, no i co byliśmy. I to będzie to. Tak myślę, że to na tym się skończy. O, to one są. Zobaczcie. Ale tylko możecie za barierek oglądać. Na plaży się nie wejdzie. Tu trochę ich jest, ale zobaczcie, jak to się ogląda. To się tak ogląda. Szału nie ma, nie? Zresztą no, biedaki to by pouciekały, bo tak weszli wszyscy na plażę tutaj. Prawda, Jacuszku? Jakby tu przeszli wszyscy na plażę, to by biedne uciekły. Wszystkie pingwiny do Jacuszka. Wszystkie pingwiny do Jacuszka. Nie słuchają. No nie wiem. Welcome where? Wait, just hold on. There we go. Welcome to Boulder's Beach. Oh, fantastic beach. Fantastic pingwin. Yeah! Gdzie? No, na baczne stoi. No to ten jeden stoi na baczność, strażnicy. Jest, on jest ty, nie, on jest tym mimem. Tak o, o, walka jest, walka. O, o, o. O, o. Ema. A po was, Rito na kojegrin. Patrz, jeden za drugim, jeden za drugim. Jak w tej zaczarowana zagroda. I elegancik tam idzie przodem. Wszyscy pod garniturem są. Pod frakiem. Maszerują, maszerują. O, limby się. Uroczyste się szykuje. Ale już po walce chyba, tak? Tak. Ile się schował, przestraszył. Pingwinek recyklingu. Plastikowe sztuce i pokrywki. Pomysł dla szkoły. I tak sobie żyją tutaj. Sobie leży jeden. Rozbiały. Gościu. Leżek sobie leży tam. Leży sobie, położył się do niego leży, nie? No, powoli się położył i sobie leży. Tak sobie leży i tutaj dużo takich jest, którzy tak o, ale leżą. I macha jeszcze. Plaża dla surferów. Zresztą widać, jak ich dużo jest. Takie kolorowe przebieralnie.
chwilę oświeciło słoneczko. Dla surferów przebieralnie, no. Troszkę mam pecha. 5 minut temu oświeciło słońce. Ale jak my to mówimy, nie zawsze świeci słońce, prawda? A można było zrobić tych trzech, jeszcze na słońcu. Jeszcze spóźniliśmy, bo teraz no zobaczcie... Dobra, będzie pracę, że wyjdzie, no na to przy tych trzech przesłonce. O, teraz taka chmura wielka przyszła i ona tak szybko nie zniknie. Babcia stała na balkonie. Który to dziadek? Czekaj, pokażę. Ten po środku? No jest filmik, Mary. Okay, tak. Jak w Świnoujściu prawie. Piasek taki sam. Plaża może trochę mniej szeroka niż u nas. Ale poza tym Świnoujście jak ta lala.